Najpierw puszczę psiaka. Bo od rana biedny w zamknięciu siedzi. Hej, ugryził się. O, coś ci się nie chce jeść, widzę. Dobrze, dobrze, dobrze. No teraz biegaj, biegaj. Trawa jest lepsza niż w lipcu i w sierpniu. Jeszcze pewnie zaraz jakieś grzyby znajdę. No i co wy mu tu robicie? Wkurzył się, bo ty wyprzytulałyśmy, wycałowałyśmy, poprzekładałyśmy. Ojej, a on marzył o tym? On marzył o tym właśnie. Dobra, idę już. Serio. No ale jesteś taki kochany, taki ładny rudzielec, że nie wiem. Widzisz, jak on jest cierpliwy? Jaki rudzielec, no. Ale po co on tak robisz? No bo on jest rudy. Nie jest? No, czy obrazi się niż miał. Pamiętasz? Jak się nazywa Dom Rudego? Dom Rudego, Rudera. Kurna, to było dobre. Ty nie opowiadaj dowcipów o Rudych, dobra? Mhm. Dowcipy o Rudych, no. Muszę się spotkać ze zrozumieniem. Dobre są. Ale jest już niezadowolony. Nie lubi. No dobra. A co przynosi Rudy na pierwszej randce? U nas akurat wszyscy lubią w towarzystwie dowcipu. No zwłaszcza, zwłaszcza Ruda. Sama wysyła nam te suchary z tymi Rudy. No. To nie są suchary, to są niezłe są. Z tą pierwszą ranką to akurat jest fajnie. Mhm, to jest prawie tak dobre, jak czego nie ma Rudy na imprezie. Zaproszenia. O jest, boli mnie. Oczy mnie bolą. I tyle. I przez to mi głowa boli. Będę okulary chyba zacząć nosić częściej, bo coś mi się robi na majestat. Dobra, ja to wiesz co... Nie będę tu czekał na tego Grześka, idę skończyć z tymi, to zamiatanie, te liście i tak dalej. Dobra, to nie zamykaj, bo on tu zaraz wróci z tymi szpargałami, a ja idę na dwór. A, nie wiesz gdzie jest ta moja, taka ta, jak to się mówi, no, szaliczek? Przy kwiatkach w górę, jakby ci się chciał. Przy kwiatkach? Tak, bo wybrała mi tam. O, przy okazji zobaczę jak to grzeje. Jest dobrze. Ale podłoga dalej nie grzeje.
A tam by się podłoga najbardziej przydała, no nie? No. Rybę już zjadłem, to macie z głowy, nie musicie już. Ja nic nie biorę, ja to tylko po to dzieci nie dzielę. No pewnie, że tak. Chleb przecież mamy. Wszystko jest, niczym się nie przejmę. Fajnie wyglądasz. Dziękuję. Też tak zimno, że weź to odetnij wreszcie, jak wróciłem. Mówiłam. Chyba, że planujesz to oddać jeszcze. Nie, raczej nie. Nie zamierzam. Na dworze. Jak to jest ciastko, to na dworze. I to rozkruszone pewnie już. Ja tu odkurzałem dzisiaj. Okej. Rychło czas. Ja się za to biorę. Czek jeszcze, o kurde. Coś tu się wybierze jeszcze. Siemka. Tam na górze czeka dla was niespodzianka dzisiaj. Już wiedzą? No to dobrze. No to nie będzie łatwo. No nie, oni nie ma tyle, że nie ma czasu się całego dnia. Idę. Tylko żeby, wiesz, nie nabrudziły tym później dalej, nie? Dobra, ja tu wracam, jeszcze sobie doczyszczę i zaraz będę w domu. Szczota. A nie, jeszcze tu miałem zamieść. Wszędzie porządki. Dzieje się tutaj. Na plus, jak najbardziej. Tata, twoje najładniejsze skarpety. No, moje, dawaj. Faktycznie. Najładniejsze. Na pewno dla Władka, bo zielone. Pięknie, działacie, podoba mi się. Schody na dół, dobra? Do mamy. O, nie było Grześka jeszcze? Nie. Rozpoczęłam się i zrobiłam z ziemniakami, a to tego ryż pasował albo kasza, ale... To takie na tym mleku kokosowym? Nie, zrobiłam tylko na serku się takim topionym, odrobinę śmietany i... Nie przyprawy. Tam na dole jest jeszcze jedno mleko kokosowe. Ja mam tutaj, ale nie chciałam mieć na mleko kokosowym. Wrzuciłam groszek, bo był, paprykę, cebulę i szpinak, czyli to co było tylko i... A to mięso to co? A to ten królik. No kurde, to będzie bomba. No. Dobra, ja to na razie to... To mnie to nie interesuje, bo się nażarłem przed chwilą tą rybą, tym halibutem. Ej, a gdzie ja tą moją wodę położyłem? Jest. Dobrze, zarobiście, nie? Chyba już to grzanie przykręcę, nie? Bo bardzo ciepło jest, co? Ja się zobaczymy.
Ale jeszcze mu muszę powiedzieć o tym podłogowym. Fiu, to się nażarły. Tu widzę, że takie frykasy będą. No nie planowałam, to zawsze wychodzi już. No. Dobra, to ja sobie w drugiej turze ewentualnie.